Owczarek Królewski, opis rasy. Owczarek Królewski to niezwykle lojalna i pracowita rasa psów pochodząca ze Stanów Zjednoczonych. Te pewne siebie i silne psy, dzięki swojej imponującej wielkości, stanowią skuteczne odstraszenie DLA potencjalnych intruzów. Mimo, że są bardzo opiekuńcze wobec swojej rodziny, nie wykazują agresji. Rasa ta powstała w wyniku krzyżowania kilku raz, ale zawsze z udziałem owczarka niemieckiego. Najczęściej łączone są z owczarkiem Shiloh, a w starszych liniach można znaleźć domieszkę Alaskan-Malamute, owczarka Pirenejskiego i Akity. Pomimo swojego imponującego rozmiaru, owczarki królewskie są czułe i kochające. Te wszechstronne i inteligentne psy sprawdzają się w różnorodnych rolach: od pasterstwa, przez towarzyszenie dzieciom, po pracę w policji, ratownictwie, czy jako psy przewodniki. Dobrze dogadują się z innymi psami, ale wczesna socjalizacja jest kluczowa dla wychowania przyjaznego i towarzyskiego szczeniaka. Mogą mieszkać w mieszkaniu, pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej ilości ruchu i przestrzeni. Jednak, ze względu na ich rozmiary, dom z dużym ogrodem byłby idealnym środowiskiem. Podstawowe informacje: pochodzenie, Stany Zjednoczone, rozmiar: duży, wysokość w kłębie Sixty-On. To 76 cm. Waga 41 to 68 kg. Grupa: psy pasterskie. Długość życia: ten 13 lat. Sierść: gęsta, podwójna. Może być długa, średnia lub krótka. Występuje w kolorach czarnym, białym, brązowym płowym lub tygrysim. Charakter: lojalny, opiekuńczy, czuły i inteligentny. Potrzeby ruchowe: umiarkowane do wysokich. Tresura: łatwe w szkoleniu i chętne do współpracy. Zdrowie, ogólnie zdrowe, ale mogą być podatne na niektóre schorzenia, takie jak dysplazja stawów biodrowych i łokciowych oraz problemy z oczami. Królewskie owczarki są większe od swoich niemieckich kuzynów. Co więcej, ich biodra nie mają tak nachylonego kąta jak u owczarków niemieckich. Dzięki specyficznemu hodowaniu są mniej podatne na dysplazję stawów biodrowych. Królewski owczarek to majestatyczna rasa psów dużych rozmiarów, która wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Powstała w wyniku starannie zaplanowanego programu krzyżowania obejmującego owczarka niemieckiego, owczarka szajloch oraz inne duże rasy psów typu pasterskiego. Znane ze swojego imponującego wyglądu i okazałej postury, królewskie owczarki ważą zazwyczaj otworty one do 68 kg i mierzą około 63 do 74 cm w kłębie. Charakteryzując się przyjaznym i lojalnym usposobieniem, królewskie owczarki stanowią doskonałe psy rodzinne i często określane są mianem łagodnych olbrzymów. Są inteligentne. Łatwe do wyszkolenia i posiadają instynkt ochronny, co sprawia, że doskonale sprawdzają się w różnych rolach, w tym jako psy stróżujące lub psy asystujące. Te psy mają gęstą, podwójną okrywę włosową, która może występować w różnych kolorach, takich jak płowy, czarny podpalany lub jednolicie czarny. Dzięki swojej imponującej wielkości, inteligencji i wszechstronności, królewski owczarek zyskał popularność zarówno jako zwierzę towarzyszące, jak i oddany członek rodziny. Ich przyjazna natura w połączeniu z imponującym wyglądem czyni je wyjątkowymi kompanami DLA odpowiedzialnych właścicieli, którzy mogą zapewnić im odpowiednią ilość ruchu, stymulacji umysłowej i uwagi. Warto podkreślić, że mimo swojej wielkości, królewskie owczarki są zazwyczaj łagodne i cierpliwe, co czyni je świetnymi towarzyszami dla rodzin z dziećmi. Jednakże, jak w przypadku każdej dużej rasy, ważne jest odpowiednie szkolenie i socjalizacja od szczenięcia, aby zapewnić zrównoważone i dobrze przystosowane dorosłe psy. Królewskie owczarki są doskonałymi towarzyszami rodziny i psami stróżującymi. Ich imponujący rozmiar może zniechęcić potencjalnych intruzów. Są opiekuńcze wobec swojej rodziny i domu, ale przyjazne wobec osób niestwarzających zagrożenia. Królewski Owczarek to pies z silną motywacją, zdolny do nauczenia się każdego zadania. Lubi pracować i potrzebuje mieć jakieś zajęcie, niezależnie od tego, czy jest ono duże czy małe. Daj królewskiemu owczarkowi poczucie celu, a odwdzięczy się dziesięciokrotnie. Te psy są bardzo podatne na szkolenie i świetnie reagują na pozytywne wzmocnienie.